to pod kątem tego nowego Bakalandu i optymalizacji samej produkcji i dystrybucji, i o tą markę Bakaland faktycznie też chciałem jeszcze dopytać. Czy ewentualnie te dwa obszary, jakby Pan mógł skomentować? W kontekście dystrybucja i sam proces produkcji, czy tutaj planujecie Państwo jakieś duże ruchy restrukturyzacyjne, inwestycyjne? I pod kątem faktycznie, jakby Pan zdradził rąbek tajemnicy, jak będzie się Delecta zmieniała? Pierwsza rzecz to takie duże zmiany produkcyjne zostały wprowadzone nomen omen w czasie pandemii. Bakaland przed pandemią, chociaż nie było pandemią to spowodowane, przed pandemią miał 5 zakładów produkcyjnych i dokonaliśmy takiego, jakby to nazwać ładnie, takiego leasebacku, tylko nie w ramach jednej organizacji, tylko w ramach partnera, który odkupił od nas 2 fabryki, a jednocześnie wynegocjował z nami, czy też wspólnie wynegocjowaliśmy gestię produkcyjną z zachowaniem pełnego zatrudnienia po jego stronie. Więc z pięciu fabryk, 2 fabryki właśnie, że tak powiem, sprzedaliśmy, ale z opcją 100% produkcji z tych fabryk i sprzedaży do nas. Jedną z fabryk, fabrykę płatków w Łodzi, zamknęliśmy i przenieśliśmy ją do Janowa Podlaskiego, dzięki czemu, do naszej największej fabryki, dzięki czemu, jakby to powiedzieć kolokwialnie, wyprostowaliśmy proces produkcyjny, więc od mąki, od zboża, poprzez płatki, poprzez bakalie, batony, jesteśmy ten proces batonowo-płatkowy, mamy pod jednym dachem i mamy pod pełną kontrolą i mamy pod, mamy z zerowymi kosztami produkcyjnymi, więc to nam się udało super fajnie zoptymalizować. Mamy 2 fabryki w tej chwili, jedną w Janowie Podlaskim, gdzie produkujemy właśnie płatki, właśnie batony, bakalie, crunche, i druga to jest fabryka Włocławek, Delecta. Pytanie o to, jak sprawić, aby percepcja marki Delecta była troszkę bardziej prozdrowotna. Nie tak, mogę, żeby nadążyła za Bakalandem, tak bym powiedział. Tak, z perspektywy za Bakalandem będzie ciężko nadążyć, bo to... Ale chyba nie podejrzewamy staramy. Państwa, żeby nie było próby. Nie, mamy dużo przemyśleń. Póki co naprawdę nie chciałbym zdradzać, bo chciałbym naszego konkurenta, doktora Edkera i też innych zaskoczyć. Prace, pomysły trwają gdzieś tam w okolicy końca maja. Będziemy tą percepcję troszkę finalizować. I myślę, że wraz z nowym sezonem troszkę pokażemy rynkowi, jak do tego podchodzimy, ale też nie chcemy pokazać to tylko i wyłącznie w czasie jednych tam świąt, jednego eventu, tylko chcielibyśmy, jednego tam eventu promocyjnego, tylko chcielibyśmy, aby te strategie dla tych dwóch marek, aby one były przyjęte na stałe. Tak, to oczywiście gdzieś tam w tle jeszcze jest marka Puella, która na pewno będzie nam tutaj też pomagała, jeżeli uzyskamy zgodę. Natomiast też nie wykluczamy takiego powiedzmy też co-brandingu między markami, które są w naszym portfelu. Pamiętajmy, że my jak tutaj siedzimy, mamy pełną wiedzę, znaczy ja oczywiście, natomiast Państwo też już teraz na pewno macie pełną wiedzę, że te 3 marki, że te 2 marki, może tam trzecia, są w portfelu jednej spółki, natomiast klient przy półce nie ma takiej wiedzy, więc jest przestrzeń, tak jak to się mówi, jakby starszy brat wzmocni młodszego brata w grze 2-1. Szybkie przekąski o zwiększonych walorach zdrowotnych, to jeszcze o zmianach przyzwyczajeń konsumentów, bo tutaj wyraźnie jest większe zainteresowanie konsumentów, zresztą pana firma na to odpowiada, choćby seria Chwyć i Jedz. Czy to jest moda, czy to jest stała zmiana? Czy tę ofertę przekąsek funkcyjnych Państwo chcą jakoś konsekwentnie rozwijać? To nie jest moda, to jest standard rynkowy. My chcemy ten standard rynkowy, czy pomysł na standard rynkowy ugruntować. Ten standard rynkowy na zachodzie, w Stanach, jest jeszcze bardziej wyraźny. Zaczyna się już od lunchboxa dzieciaka, który idzie do szkoły i niekoniecznie dostaje kanapkę z serem i z szynką, tylko dostaje paczkę rodzynek, czy też paczkę mieszanych orzechów z rodzynkami, czy paczkę śliwek. My chcemy, aby
aby nasz produkt impulsowy, taki powiedzmy, to dla nas, naszą odpowiedzią na produkt impulsowy to są batony przede wszystkim, ale klient percepuje też małe pojemności bakali jako produkt impulsowy. Chcielibyśmy, aby ten produkt zastępował albo był przynajmniej uzupełnieniem drugiego śniadania i podwieczorka. W niektórych przypadkach też deseru. I oczywiście nie deseru serwowanego, jak my to widzimy w restauracji, tylko deseru takiego w pracy, na, jak też czasami już jest śniadania, bo baton zbożowy, zbożowo-bakaliowy ma tyle samo energii, co płatki z mlekiem. Więc tutaj akurat, oczywiście dziwnie byłoby to tak z rodziną usiąść, każdy ma po batonie, ale też pamiętajmy, że mamy do czynienia z różną konstrukcją rodzin. Mamy dużo też singli, mamy dużo też szybko pracujących małżeństw, mamy, idąc troszkę dalej, percepcja na przykład baton proteinowy, no to wychodzimy z siłowni i wtedy zjadamy baton proteinowy. Ale na mój Bóg, ile ludzi w Polsce chodzi do siłowni regularnie i je ten baton. My przecież mamy do czynienia też z ludźmi, którzy nie chodzą do siłowni, a te proteiny są im potrzebne. Więc jeżeli ktoś pracuje fizycznie, nie wiem, no, gdziekolwiek, już nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich zawodów od górnika począwszy, to też potrzebuje proteiny. Więc my chcielibyśmy, aby ten produkt był nie tylko dla sportowców. Sportowcy mogą być nośnikiem tego produktu, natomiast absolutnie to musi być uzupełnienie naszej diety. Ciężko jest nam zapanować nad tym, żeby regularnie jeść 5 posiłków, 5 razy dziennie, warzywa, owoce. Dużo się o tym mówi, natomiast pomyślmy sobie przez chwilę, czy jesteśmy w stanie zorganizować sobie tak życie, tak dzień, żeby regularnie zjeść 5 posiłków. 1, 2, 3 dni nam się czasami 4 uda, a potem to się trochę osypuje, więc ten convenience to jest też troszkę ułatwienie tego, żeby te 5 razy dziennie ten posiłek zjeść w zgodzie ze zdrowiem, w zgodzie z naszym stanem aktualnego zdrowia i czasu, kiedy ten posiłek jemy. Rano troszkę energii, wieczorem troszkę relaksu. I to wszystko. Proste jak przyjechanie na nartach przez drzwi obrotowe. Panie prezesie, przygotowując się do tego spotkania, też natrafiliśmy na wyniki badań, które mówiły, że młody konsument nie postrzega jako modnego produktu bakali. Tak nas trochę mimo wszystko zaskoczyło, no ale to może kwestia już też mojego wieku, bo to nie o tej grupie wiekowej. I tak widzimy, że te najbliższe 10-20 lat to pokolenie Z i Alfa będzie tym głównym wolumenem, czy tak to powiem, po biznesowemu zakupowym. I teraz pytanie, jakie Państwo macie plany na odpowiedzenie na tą, powiedzmy, nie super trendy percepcję bakali i czego, czy to będzie kwestia właśnie tego brandingu, o którym Pan też wspominał, czy faktycznie jeszcze rozwoju kolejnych produktów? Tak, spotkałem się też z tymi badaniami. Zaskoczony? No muszę to zweryfikować. Jesteśmy na etapie weryfikowania. Zaskoczony to może, znaczy zaskoczony pod tym, bo to jest trochę tak, jest pytanie, kto kupuje, a kto konsumuje. Jeżeli ja jako młody człowiek 14-letni nie kupuję, ale jak zajrzę do szafki w kuchni i to konsumuję, no to już jest kwestia, kto jest konsumentem, a kto jest kupującym, kto jest decision makerem. Kategoria rośnie, więc tutaj jakby powodów do niepokoju nie ma. Natomiast w długim okresie to, co Pan pyta, jak to się zachowa za 10 lat, jak ten 14-latek będziesz miał swoją rodzinę, który nie kupował, a tylko konsumował, czy on będzie z tej konsumpcji miał nawyk kupowania. W tej chwili jesteśmy na etapie, znaczy po pierwsze to oczywiście, że odpowiedzieliśmy na to pytanie, na to potencjalne zagrożenie albo pójście za klientem, wprowadzając 10 lat temu batony bakaliowe, ale wtedy nie myśleliśmy o tym, że bakalie przestaną być trendy, tylko myśleliśmy o tym, jak sprawić, żeby bakalie i tego typu przekąska zdrowa z bakaliami była łatwa, czyli trend convenience, bardziej niż ucieczka klientów Z i Alfa. Ile mają klienci Z lat teraz, żebym też...
Naście i grają w gry. Natomiast już tak bardzo profesjonalnie odpowiadając, jesteśmy i od tego właściwie zaczęliśmy pracę nad tymi dwoma kategoriami, czyli bakalie, batony, żeby sprawdzić poprzez badania UNA, tutaj badanie ilościowe, jak tak naprawdę klient postrzega ten produkt, gdzie on widzi co jest dla niego ważne, co nieważne, gdzie widzi zagrożenia, gdzie my zobaczymy zagrożenia, że on może nie kupować, gdzie on ten produkt chce kupować, gdzie nie chce, co przeważa, co nie przeważa. Myślę, że wraz z nową odsłoną, gdzieś tam pewnie koło tam czwartego kwartału tego roku pokażemy, jaka jest nasza odpowiedź i jaka jest po prostu geneza tego, co mówią badania KAWI, a też jaka jest nasza odpowiedź na to. Mamy też inne badania. Na pewno nie damy mu uciec. Mamy też inne badania, to GfK Consumer Life. To tak a propos czytania etykiet, bo 38% polskich konsumentów deklaruje, że zapoznaje się z treścią etykiety, ale pan już to poniekąd komentował, co tak naprawdę w tej etykiecie znajdują konsumenci. Czy to się zmieniło? Czy ci konsumenci jednak będą czytać bardziej świadomie, ze zrozumieniem te etykiety i czego tam będą szukać, bo z drugiej strony 57% konsumentów deklaruje, że kupuje produkty, które są dokładnie dopasowane do ich profilu. Czyli trzeba im dać to, czego chcą. Co tam zamierzacie wpisać do tych etykiet, żeby właśnie konsumenci dokonywali takiego wyboru, o to moje, czytam, kupuję, płacę. Tak, to jest, żeby klient odpowiedział na pytanie poprawnie i tak naprawdę zdjął nasz produkt z półki, to my musimy dokładnie powiedzieć to na tym opakowaniu, czego on oczekuje i być w tym wiarygodni i konsekwentni. Aż do następnego badania, które się wydarzy za 5 albo 10 lat, więc nie możemy tutaj się pomylić i nie ukrywam, że takie pytania na tych badaniach, o których mówiłem, zadajemy, co dla klienta jest ważne. Czy ważne jest to, żeby... No i oczywiście to jakby nie odkrywamy tutaj jakiegoś nowego lądu, że zdrowie jest ważne, że świeżość jest ważna i tak dalej. Natomiast też próbujemy znaleźć takie obszary, które do tej pory jeszcze jakby nikt nie eksplorował w przypadku tych produktów. Ale jedną rzecz widzimy, no produkty same w sobie są, nasze produkty z marką Bacalan same w sobie są produktami postrzeganymi przez klienta jako te, które są naturalne. Więc my mamy już jakby tą wierzchołek tej zdrowej piramidy, tylko teraz w tym wierzchołku musimy się jeszcze sprawniej poruszać niż nasza konkurencja. To jest nasze jakieś tam powiedzmy zadanie na najbliższe pół roku, żeby te decyzje podjąć, a na najbliższe 10 lat, żeby ją ugruntować. Chciałem spytać jeszcze, panie prezesie, o tą transformację zrównoważoną, bo widzimy, że to jest absolutnie teraz taki temat, który jak bardzo rezonuje w biznesie i mamy oczekiwania ze strony konsumenta, mamy oczekiwania ze strony regulatora, chociażby Europejski Zielony Ład. No i tutaj ta presja na optymalizację, znaczy na zmianę, na przemodelowanie łańcuchów dostaw, aby faktycznie realizować te cele zrównoważonego rozwoju, będzie w najbliższym czasie ogromna. Pytanie, jak Państwo się do tego przygotowujecie? No bo można postawić tezę, że relatywnie macie w niektórych produktach długie te łańcuchy dostaw. No i pytanie ewentualnie pod kątem, znowu zapytam o ten nowy Bacalant, jak on będzie tutaj musiał się zmienić, żeby te cele realizować, te cele tej transformacji zrównoważonej. Pewnie będziemy musieli się umówić za jakiś rok, żeby to jakoś sobie to podsumować. Ale myślę, że to nie jest pan jedyny, który ma świadomość, że bardzo dużo rzeczy niewiadomych, a z drugiej strony pan czuje tą presję, bo ona jakby to jest zmiana, która się dzieje pomimo tego niepełnej wiedzy na jej temat. Więc pytamy, bo jest ważna i wiemy, mamy świadomość ograniczeń, w trudnych warunkach państwo działacie, żeby je dokonać. No właśnie, ja patrzę na pistacje, no przecież nie wyrosną na Podkarpaciu, prawda? Pistacje wyrosną w Iranie i wyrosną w słonecznej Kalifornii. Na przykład. Która też ma swoje wyzwania a propos. Ma też swoje wyzwania. Też pan widzi, ile tam stoi tych, ile zostało opuszczonych tych plantacji. Dokładnie, więc... Ze względu na wodę, tak? No, dokładnie.
Więc mamy dużo wyzwań w całym łańcuchu, zaczynając od naszych dostawców, bo zawsze ich audytowaliśmy, ale zdecydowanie bardziej pod kątem higieny produkcji, używania lub też nie pestycydów, standingu finansowego, kto pracuje, czy tam pracują dzieci, czy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wiadomo, że w konsekwencji też ceny. Teraz dokładamy do tego audytu dodatkowy element, czyli jak oni sobie radzą z zieloną energią, jak oni podchodzą do tego. Staramy się na nich to wymóc. Firmy logistyczne, które od z każdego właściwie większego portu świata importujemy kilka tysięcy kontenerów, więc ten proces jest też przez poszczególnych logistyków. Oni też są w procesach różnych, które mają wpłynąć w konsekwencji na postrzeganie ich biznesów jako korzystających lub nie z zielonej energii. Też staramy się wybierać takich, które dokonują właściwego wyboru. My natomiast w swoich fabrykach też rozpoczęliśmy proces inwestycyjny. Chcielibyśmy, aby lwia część energii była pozyskiwana z fotowoltaiki, więc mam nadzieję, że za 12 miesięcy od dzisiaj będziemy już zieloną fabryką, nie tylko jeżeli chodzi o opakowania Bakalandu. Panie prezesie, na koniec pytamy o cele, o plany, o jakieś nowe produkty, o możliwe przejęcia. My tych wszystkich tematów dotykaliśmy. Na finał zbierzmy to, jeśli można prosić, razem. To zdanie, o które pan pytał, to najważniejsze. Rzeczywiście chcemy być liderem na polskim rynku zdrowej żywności, ale też chcielibyśmy, aby Bakaland był najbardziej pożądanym miejscem pracy, gdyż to w mojej opinii kształtuje pozycję tej firmy w średnim i w długim okresie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, mamy dużo do zrobienia i tutaj mówiliśmy podczas tego wywiadu, jeżeli chodzi o operacje, o poprawę dystrybucji, o jeszcze uefektywnienie, bardziej efektywną produkcję. Chcemy też rozwijać się poza Polską. Chcemy, aby w tej chwili 10% naszego biznesu pochodzi z eksportu. Chcielibyśmy, aby ten współczynnik przy wzroście oczywiście naszego biznesu był gdzieś w granicach 20-25%. Chcielibyśmy, aby, tak jak powiedziałem, nie wykluczamy też akwizycji różnych rozwiązań M&A-owych w Polsce i za granicą, tylko mówimy tutaj o tej Europie, nazwijmy ją Europa Zachodnia, Skandynawia, Niemcy, Szwajcaria, Austria. Jesteśmy tutaj otwarci na spółki, które byłyby produkcyjnie, powiedzmy, że substytucyjne, a dystrybucyjnie kompatybilne z nami, czy też uzupełniałyby może naszą dystrybucję w tamtych krajach, czyli bardziej byśmy się starali o jakiś taki mocną markę w tych krajach. Niekoniecznie to musi być firma rodzinna, to może być też spółka, którą, nie wiem, część jakiegoś koncernu, którą sprzedaje właściciel. No i to, co też ogłaszaliśmy podczas informacji o Bakaland Purella, że i to chyba jest nasze największe ekologiczne czy proekologiczne i biznesowe wyzwanie, to jest plant-based, czyli jedzenie roślinne, głównie jeżeli chodzi o roślinne mięso i roślinne mleko. Mamy w swojej ofercie bardzo fajną markę kawy zbożowej Anatol. Chcielibyśmy tutaj jakoś też ją wzmocnić. Natomiast mięso roślinne, no to długa dyskusja. Myślę, że Paribas i cały biznes spożywczy o tym dużo mówi. Mamy dobre zaplecze dystrybucyjne, mamy dobre zaplecze eksportowe, mamy dobre zaplecze produkcyjne. Ten proces wymaga procesu ekstruzji. Mamy ten proces ekstruzji w przypadkach śniadaniowych.
Więc mamy wszelkie miana ku temu, żeby ten produkt był silnym w naszej ofercie. A jak popatrzymy na ekologię, konsumpcja burgera roślinnego versus burgera pochodzącego z białek zwierzęcych, to jest taka oszczędność dla planety, jak przejechanie samochodem napędzanym silnikiem diesla na odcinku 60 km. Więc inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić, jak implementacji takiego produktu, naszej oferty, i nad tym pracujemy. Już jesteśmy po próbach, już jestem konsumentem, więc tak zwanym flexitarianem, czyli raz w tygodniu. Ale ja jeszcze chciałem dopytać, bo pan tak, żeby nam nie uciekła ta informacja o tym wzroście eksportu z 10 na 20% udziału eksportu, no to jest dużo. Czy za tym się kryje jakaś organiczny rozwój, czy jakaś jedna decyzja, jeden skok, jeden nowy rynek zbytu? Nie, za tym się kryje organiczny rozwój. Chcielibyśmy po prostu na eksport mocniej postawić i od strony inwestycyjnej, i od strony osobowej. Tutaj nie mówimy oczywiście o jakimkolwiek akwizycji. Akwizycja byłaby on top tej cyfry. Pan Marian Overko, prezes zarządu Bacalant S.A., bardzo dziękujemy. Rozmawiali Michał Siwek, dziękuję, i Wojciech Szeląg. Kłaniamy się nisko, to był program Gabinet Spożywczy. Zapraszamy na kolejny.